Powoli, Jacku, powoli, o tak, o, ta, to, Jacek, kto cię, kurde, tego, chodź! I teraz do dołu. I do dołu, fuck, fuck! Jak się pewnie domyślacie, dzisiaj czas na Mission Name. Pierwszą i trzecią część już tego filmu przeanalizowaliśmy, jak dobrze pamiętacie. Więc teraz zajmiemy się środkową, czyli drugą Mission Name po Stille. Drogie dzieci, nie przeszukujcie teraz archiwalnych odcinków Ślepej Kliszki, bowiem pan Stanek zrobił was po raz kolejny w chuj. Was oszukał. Nigdy nie nakręciłem odcinków z pozostałymi częściami tej serii, ale tylko Mission Impossible 2 miałem na DVD w domu. W takim razie jedziemy z odpadkami! Szario! Albo patataj, 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 patataj. W początkowej scenie w okularach założonych przez Toma Cruise'a wyraźnie widać odbicie operatora. I żeby film miał spójną kompozycję, na końcu fabuły również powinno być widać członka ekipy. I proszę Państwa, jest! Tym razem odbija się z oku. Zawsze się zastanawiałem, czy operator w takich chwilach jak ta jest z siebie dumny. Na przykład, wiecie, bierze całą rodzinę do kina i mówi: uwaga, 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 dzieci, teraz, teraz, patrzcie, patrzcie, o, teraz, tatuś zagrał w filmie. Ta mała czarna plama to ja jestem. Gratulujemy. Ale co, jeśli to montażysta spieprzy film? Czy on też ma czym się pochwalić? Na przykład podczas pościgu. W pewnym momencie widzowie mogą zobaczyć lustrzane odbicie. Spójrzcie na rejestrację i kierowcę siedzącego po prawej stronie. A z tego co pamiętam, ta akcja nie działa się w Wielkiej Brytanii. A teraz czas jak zwykle na czerstwy żarcik, który dzisiaj wyjątkowo wcale nie jest taki czerstwy. Jest powiedzmy jak chleb, na którym się już zbiera minimalna pleśń. Czym jest misja niemożliwa? Powiedzieć kobiecie, że nie ma racji i wyjść przy tym bez szwanku! Dajesz, dajesz! Co? Czym jest misja niemożliwa? No, no! Zaśmiecam żartu Stanka! Zwolnijcie go! Zwolnijcie tego potapiara! Zwolnijcie! Jeszcze te jaja! Cicho! Morda! 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 Mo! Zwolnijcie go. Czy myślicie, że martwy kaskader może zwalić scenę? Otóż może. Na przykład tutaj. Początkowo motocykl Itana ma rejestrację ND69. Gdy jednak wjeżdża w ogień, wyraźnie widać, że tablice brzmią NI89. A po paru chwilach znów widać ND69. A żeby tego było mało, po paru minutach pościgu wracamy do NI89. Dużo. To nie jedyny faux pas tego pojazdu. Prócz rejestracji zmieniają się także opony, które początkowo są przystosowane do jazdy po szosie. Jednak gdy zmieniają się warunki podłożowe, zmienia się również opona. W zasadzie opony. Na takie, które sobie bardziej radzą w piaszczystym terenie. A tutaj, jak widać, most jest zrobiony z drewna. Ale o dziwo, dokładnie pod stojącym samochodem jest metalowa płyta ochronna. Prawdopodobnie ma chronić przed wybuchem. I dzisiaj wyjątkowo zakończę małą prywatą. Podczas zmiany muzyki? Nie, nie ta. Nie. Dzięki. Jako, że nadciąga jubileusz mojej współpracy z wydawcami strony głównej naszego wspaniałego portalu, chciałbym im serdecznie podziękować za to, że w złych chwilach potrafili mi zastąpić matkę. W zasadzie ich jest trzech. To jeden zastąpił matkę, drugi ojca,
A trzeci ciocie, która tak naprawdę nie ma żadnych związków rodzinnych, ale o dziwo ma bardzo bliskie stosunki z moim ojcem, czyli to nie jest ciocia, a kochanka. To tyle. Panowie, teraz czyńcie swoją powinność i promujcie ślepą kliszkę. W sensie to nie był tryb rozkazujący. Brońcie Panie Boże, to była prośba. Taka może lekko sugestywna, ale prośba. Dobra, koniec tego poniżania się. Żegnam. A, jeszcze SK@WP.TV. Serdecznie polecam przesyłanie super wpadek, bo w tym tygodniu niestety, ale wpadki nie było. Dziękuję i do zobaczenia. Azja, to czemu skaczesz? Dobra, spadaj z tego planu, ty mała kupa! Nie wiem czego już nawet! Bo nie wiem, czy wiecie, ale w mojej rodzinie nigdy się nie przelewało. Pochodzę z wiejskiej familii, gdzie ojciec musiał niestety cały dzień harować na nasze utrzymanie. Doił krowy, sprzedawał mleko, a także zabijał od czasu do czasu niewinne szczury. Matka natomiast cały dzień musiała spędzić w swoim małym, przyciasnym pokoiku kilkanaście do kilkudziesięciu minut z płaczącym dzieckiem sąsiadki.